i inny rodzaj wyprowadzania naszego majątku za granicę. WNPPL. Polska dała Ukrainie sprzęt wojskowy za ponad 2,2 miliarda euro. Proszę Państwa, 10 miliardów złotych. O, to teraz widać, jakie inwestycje zamierza Orlen. Inwestycje. Ile pieniędzy zamierza wyprowadzić. 10 miliardów złotych, cytuję, dała, Polska dała, no Morawiecki dał z Dudą. 10 miliardów złotych? Czy oni na głowę poupadali? Bo ktoś powie, no, bo będziemy mieli udział. Jaki udział? A gdzie polski udział w Iraku? Przecież mieliśmy mieć udział, tak? Tylko przyłączcie się tutaj do naszej inwazji na Irak, to będą polskie firmy mogły inwestować. I halo, gdzie jakie inwestują? Jakie inwestują? Gdzie to w ogóle jest? Proszę Państwa, tylko straty mamy na tym Iraku. Nawet to, że polska ambasada w Bagdadzie jest w piwnicy, proszę Państwa, w piwnicy w ambasadzie brytyjskiej. My nie mamy ambasady w Bagdadzie. Sprawdźcie Państwo. I za każdy dzień płacimy 5 tysięcy dolarów Brytyjczykom za wynajęcie piwnicy. To takie interesy. I takie interesy nam będą mówić, że jeszcze tego nie mówią, ale tak to uzasadnią, gdyby mieli już tam oficjalnie wysłać wojsko, że to my będziemy potem korzystać, bo polskie firmy będą partycypowały w odbudowie i tak dalej. Nic. Proszę Państwa, czy Amerykanie nam pozwolą, którzy mają monopol tam na tym rynku, co się dzieje? Czy gdy amerykańskie firmy powiedzą panu Zełenskiemu, Nie, tych polskich to nie bierz. Weź ich tam wykończ w przetargach. To on ich nie wykończy w przetargach? Głupi ten, który tam pojedzie inwestować, bo wróci z torbami.